Święty, wstąp, Duchu Święty, wstąp, Duchu Święty, wstąp, Duchu Święty, wołam, wstąp, Duchu Święty. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Na imię mam Marcin. Kochani, temat dziesięcina, temat, który jest tematem pieniądza, myślę, że jest nam bliski. Każdy z nas goni za pieniądzem. Każdy z nas ma problem, mniejszy czy większy, jeśli chodzi o dystans do pieniądza. I chciałbym poruszyć kilka słów, ze Słowa Bożego też, wyjaśnić w kilkunastu minutach, co to jest dziesięcina, czym jest ta dziesięcina, czy ona jest nam potrzebna do zbawienia. Czy przez nią mogą dziać się większe rzeczy chwały Bożej w naszym życiu? Na te i inne pytania spróbuję odpowiedzieć podczas tych kilkunastu minut, dzieląc się z wami tym, co mówi Pan w Słowie Bożym, ale też tym, w jaki sposób próbuję wdrożyć to wszystko w swoje życie, w swoją rodzinę, w swoją wiarę, w swoją posługę. Ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, zachęcam teraz cię, bracie i siostro, abyś się ze mną pomodlił chwilkę, przywołując Ducha Świętego do tego, co będziesz słuchał, do tego, co ja będę mówił, żeby to wszystko było zgodne z wolą Bożą. Duchu Święty, zapraszam cię teraz, abyś przeniknął mnie całego, abyś przeniknął moje usta, abyś przenikał moje myśli, moje serce, aby wszystko, co będzie tutaj powiedziane, aby było zgodne z Twoją wolą, aby dotykało serca, przymnażało wiary i nadziei i mocy do tego, abyśmy podejmowali decyzje, wchodząc jeszcze głębiej w sferę właśnie uwielbienia Ciebie, Panie, bo samo uwielbienie to nie tylko modlitwa, ale też życie na co dzień, naszej pracy w rodzinie, w tym właśnie w sferze finansowej. Duchu Święty, ustanawiam Cię Panem tego czasu. Ustanawiam Cię Panem tych słów. Ustanawiam Cię Panem każdego słuchacza, właśnie, który właśnie teraz będzie przyswajał to wszystko do swojego serca. Przenikaj nas teraz, Panie, swoją mocą, swoją miłością i wszystko to, co chcesz nam przekazać. Amen. Dobrze. Kochani, takie słyszałem, że o tym kiedyś mówiłem, że takie powiedzenie, portfel nawraca się ostatni. No i poniekąd może było powiedzieć, tak jest, ale Bóg nie chce, żeby tak było, tak naprawdę. I chcielibyśmy właśnie, chciałbym jakby przełamać to poprzez właśnie Słowo Boże, które mówi o tym, że Bóg nie chce, żeby portfel nawracał się ostatni. Bo to są ludzkie schematy, ludzkie wyobrażenia, że oddaję Ci, Panie, wszystko, ale właśnie, czy oddałeś Bogu wszystko, całe swoje życie? Czy zostawiłeś jakieś ale? I teraz przeczytam z Ewangelii z Jezusa Świętego do Świętego Łukasza 16, rozdział 10-13. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a ten wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I tak mówi Słowo Boże. Chciałbym właśnie się zatrzymać chwilkę nad tym, że Bóg mówi tutaj, że pieniądz może być bożkiem, może być Bogiem. Tak naprawdę pieniądz może zrobić coś dobrego, ale też coś negatywnego w naszym życiu. Zobaczcie, że wielu ludzi, którzy wygrali na przykład wielkie wygrane, zostali bankrutami. Dlaczego? Bo już Bóg nie był im potrzebny do niczego. Bo mieli swojego Boga w formie pieniędzy, w formie dobrobytu materialnego. Ale tak naprawdę Bóg też chce, żebyśmy mieli obfitość błogosławieństwa. Bóg nie chce, żebyśmy my, chrześcijanie, katolicy, byli biedni. Bóg chce nam błogosławić. I
Bóg zaprasza nas przez to słowo do wierności w małych rzeczach. Bo jeśli nie będziemy uczciwi w małych rzeczach, to postawi ci większe rzeczy. Ja to też odnoszę do swojej pracy, uczciwości w pracy, czyli staranie się przykładać do dokładności pracy. Ale też do tego, co właśnie to Pan Bóg powierza. Na przykład pracę powierza ci, czy jest dobry materiał, na przykład, z którego musisz się rozliczyć. To są małe rzeczy. Jak będziesz uczciwy, Bóg będzie cię stawiał nad większymi, wyższymi rzeczami. I tak samo jest typowo z pieniądzem. Nieważne, ile mamy, czy mamy dużo, czy mamy mało. Bóg chce zobaczyć, czy jesteś wierny w małej rzeczy. A przez to, przez wierność właśnie w małych rzeczach, Bóg zaprasza nas do głębszego wejścia w służbę. Bo nie wiem, czy wiecie właśnie, że im bardziej będziemy otwierać swoje serce też na błogosławieństwo i obfitość materialną, im bardziej będziemy otwarci na to, żeby się dzielić z drugim człowiekiem, im bardziej będziemy składać ofiary, jałmużny i dziesięciny, to bardziej Bóg będzie nam błogosławił i będzie nas stawiał w służbie. W służbie Jemu, w ewangelizacji. Chcesz działać dla Pana? Chcesz głosić? Chcesz ewangelizować? Bądź wierny w małych rzeczach. Tak mówi Słowo Boże. I nie pozwólmy na to, żeby pieniądze mi przeszkodzą właśnie w tej sferze, aby wejść krok głębiej. Aby wejść krok głębiej w oddawanie Mu chwały właśnie tym, co dostajemy od Boga. W zarządzaniu też pieniądzem. Cały świat goni za pieniądzem. Zobaczmy, że który naród tak naprawdę jest najbogatszy, ponoć Żydzi. Dlaczego właśnie? Bo tak naprawdę nikt się nie zastanawia, czemu Żydzi są zawsze majętni, zawsze mają pieniądze, umią pomnażać majątek. Bo trzymają się zasad Słowa Bożego. I Pan Jezus też w Słowie Bożym mówi, że bogactwo nie jest złe. I to nie jest prawda, że jeśli ktoś jest bogaty, to nie może osiągnąć Królestwa Bożego. I dobrze jest mieć obfitość. I takie pytanie zadaję sobie. I bracie, siostro, zadaj sobie. Jak mam być w tym wierny? I teraz otworzymy Księgę Przysłów, rozdział 3, werset od 9 do 10. Służba Bogu. Czci Pana swoim majątkiem i pierwodzinami dochodu, a Twoje spichlerze napełnią się zbożem, a kadzie przeleją się moszczem. Czci Pana swoim majątkiem. Tak mówi Pan. Czy czcimy Pana swoim majątkiem? Bóg mówi nam w tym słowie, że zapewnia nas, że kiedy będziemy go czcili swoim majątkiem i pierwodzinami swojego dochodu, będzie pomnażał nasz majątek. Będzie nam błogosławił. Co to są pierwociny? Pierwociny to jest pierwsza część z naszych dochodów, naszego zarobionego, z naszych zarobków. Kiedyś pierwocinami dawniej było coś takiego, że jak się oddzielił agrowa, to rolnik zanosił do proboszcza na probostwo, na przykład pierwszą osiewną krowę. Wyobraźcie sobie w dzisiejszych czasach, jakbyśmy mieli przyprowadzać krowy, świnie, kury, kaczki. Byłoby to trochę śmieszne. Ale pierwociny, pierwszą część, 10% pierwszej części. I dalej Bóg mówi, Twoje spichlerze napełnią się moszczem, będą pełne. Czyli Twój majątek będzie się pomnażał. Przez to, kiedy zaczniesz czcić Pana ofiarami, dziesięcinami. Generalnie powiem, że jest to trudne. Jest to decyzja naprawdę woli serca i do tego jest potrzebna łaska. My z żoną od ponad 6 lat oddajemy dziesięcinę Panu Bogu. I ponad 6 lat temu stało się tak, że byliśmy na jednych rekolekcjach w forum charyzmatycznym. Tam akurat nie było tematu o tym. Ale w takim właśnie kramarku, sklepiku ewangelizacyjnym zakupiłem taką płytę, na której były świadectwa właśnie o dziesięcinie i konferencje.
I tak mnie tknęło, kupiłem sobie to. I kiedy przyjechałem do domu, w nocy, kiedy już dzieci poszły spać z żoną, puściłem sobie tą płytę do słuchania. I tam były świadectwa ludzi, księdza, wyjaśnienia właśnie, też Słowa Bożego, na temat dziesięciny. Co się zaczęło zmieniać, jak Bóg zaczął zmieniać życie ludzi, którzy zaczęli Mu ufać i oddawać dziesięcinę. Bo oddawanie dziesięciny to jest zaufanie Panu Bogu. Oprócz dziesięciny jest jałmużna, ofiara. To są takie dodatkowe tchnienia serca. My żeśmy podjęli z żoną dziesięcinę. I regularnie z każdych zarobionych pieniędzy oddajemy dziesięcinę, 10%. Nawet 500+, które otrzymujemy na dzieci. Z wszelkich właśnie pieniędzy, które wpływają do naszego domu, oddajemy 10% Panu Bogu. I mogę powiedzieć z perspektywy 6 lat, że Bóg zaczął przemieniać. Zaczął mocno błogosławić finansowo, zaskakiwać nas. To jest w ogóle coś niesamowitego. A Słowo Boże w innym miejscu mówi, że jałmużna odkupuje grzechy. I niekiedy stosuję takie coś, że kiedy jest trudny czas w moim życiu i oprócz spowiedzi świętej oczywiście, to próbuję złożyć jakąś jałmużnę i mówię, Panie Boże, przyjmij to właśnie za moje grzechy. I to działa. Bo robię to z serca. Nie robię to na pokaz. To jest ważne. No i co? Dziesięcina kosztuje, bo 10% to jest koszt. I czuję to. I na początku było tak, że na przykład nie mieliśmy zmywarki do naczyń. Dużo dzieci, wiadomo, więc potrzeba. Przydałoby się, ale jakoś nie mieliśmy tej zmywarki. Kiedy zaczęliśmy oddawać tą dziesięcinę i gdzieś tam w kubeczku dla Pana Boga zaczęła się zbierać jakaś tam kwota, i żona mówi, słuchaj, nie mamy zmywarki, a my oddajemy dziesięcinę. Ja mówię, no wiem, ale zaufaj Bogu. I wtedy przyszła, to była taka pierwsza pokusa, bo będzie pokusa przychodzić, kiedy spróbujemy i zaczniemy oddawać tę dziesięcinę. I wtedy wiem o tym, że trzeba zrobić ruch, czyli wziąć i oddać to wszystko na chwałę Bożą. Najlepiej do spichlerza Pana, tak jak mówi Słowo Boże. I wtedy jest wolność. I Bóg może dalej błogosławić. Bo nawet kiedy zaczynasz oddawać dziesięcinę, to zły przychodzi, żeby cię odwieść od tego. Bo te pieniądze mogą pomóc innym. Bo te pieniądze mogą zrobić dużo dobra. Tak jak pieniędzy może krzywdzić ludzi, tak samo można pomagać, robić dużo dobra. Można przeznaczyć to na ewangelizację, na różnego rodzaju dzieła. Chciałbym jeszcze powiedzieć o ufności Panu Bogu. I co nam przeszkadza tak naprawdę w tym, żeby podjąć ten krok? Rozum. Rozum, nasza psychika, nasza głowa nam w tym przeszkadza, bo jeśli pomyślimy sobie, no tak, mało zarabiam, mam długi albo mam kredyt, żyję od pierwszego do ostatniego, ledwo mi starczy, ja mam oddawać dziesięcinę, to jakieś szaleństwo jest. No, Boże szaleństwo. A Bóg mówi, ufność mi, zaufaj mi. I w Księdze Przysłów, trzeci rozdział od 5 do 6 wersu. Ufność Bogu. Z całego serca Bogu zaufaj i nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim na każdej drodze, a On Twoje ścieżki wyrówna. Czyli Bóg nas zaprasza. Zaufaj mi, a ja Cię poprowadzę. Ja dam to, co Ci będzie dla Ciebie najlepsze. Tylko mi zaufaj. I myślę, że można byłoby to połączyć właśnie z dziesięciną. Z tym, co wcześniej w Księdze Przysłów Pan Bóg mówił o tej obfitości. O tym, żeby dzielić się pierwocinami, a On napełni nasze spichlerze. To jest zapewnienie Boże. W Księdze Malachiasza, w rozdziale 3, Pan Bóg mówi do nas od 10 do 12 wersu. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mi doświadczyć w tym, mówi Pan Zastępów. Czy Wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na Was błogosławieństwa w przeobfitej mierze i zgromię dla Waszego dobra szkodnika polnego, aby Wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców. Mówi Pan Zastępów.
i nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie miłowanymi przez Boga krajem, mówi Pan zastępów. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był za was w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczyć. I Bóg mówi, że otworzę wam dalej bramy, będę wam błogosławił, będziecie szczęśliwi, podziwiani. Nie chodzi o to, żeby oddać, żeby ludzie widzieli, to nie o to chodzi, chodzi o nasze serce. I niekiedy mówimy jak zawierzenia gdzieś na spotkaniu, na rekolekcjach, na uwielbieniu. Panie Jezu, moje życie należy do Ciebie, oddaję Ci wszystko, całą moją rodzinę, moje pieniądze, wszystko. Czy naprawdę oddałeś wszystko? Czy oddałeś sferę finansową? Czy nie jest tak, że słowami to mówimy, a w czynach nadal mamy węża w kieszeni? Bo tak można powiedzieć. Czy mówiąc tak, jesteśmy kłamcami i oszustami? Bo wcześniej Bóg mówi do nas, księdza Malachiasza, jesteście zupełnie przeklęci, bo wy to cały naród ustawicie i oszukujecie. I dalej. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Chodzi o to oddanie serca. Kiedy oddajemy Panu Jezusowi wszystko, Panie, wszystko należy do Ciebie, to wszystko. Dom, samochód, moja rodzina, moje zarobki, moje konto, wszystko. I tak naprawdę Bóg nie chce naszych pieniędzy, bo nie chodzi Bogu o to, żebyśmy jak najwięcej dawali, bo Jemu nie zależy na tych pieniądzach. Jemu zależy na naszym sercu. Bogu chodzi o nasze serce. Jak nasze serce się uwolni z tego, to będziemy mogli wejść w głębszą relację. Jeszcze bardziej Bóg będzie mógł nas zaprosić do większej służby na Jego chwałę, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Szczególnie się ma to do osób, które chcą wejść głębiej w posługę ewangelizacyjną. Jest to jakąś przeszkodą. Pieniądz jest przeszkodą. Takie krótkie świadectwo. Jakieś tam kilka lat temu zaczęliśmy oddawać dziesięcinę. No i mówię tak, no trzeba zanieść tą dziesięcinę mojemu proboszczowi. Ale go trochę nie lubiłem. Po prostu nie lubiłem go. I mówię, nie, no jemu nie zaniosę. Zaniosę gdzie indziej, tam gdzie indziej. Jemu nie zaniosę. Kiedy zebrało się w kółku, kwota tam była około 1000 zł. Ale czułem w sercu, że mam to zrobić, mam zanieść mojemu proboszczowi. To było takie silne przynaglenie Ducha Świętego. I kiedy mówię, że no dobrze, chodź, pójdziemy do proboszcza. Poszliśmy, zapukaliśmy, nie było gdzieś wyjechał. Kiedy wróciliśmy do domu, w międzyczasie kończyłem jakąś jedną pracę, drugą, trzecią. Zrobił już tam 1500, 1600 za kilka dni. Mówię, dobra, trzeba iść znowu do proboszcza. Mówię, o ja, tyle kasy, ale jemu? No dobra. Znowu poszliśmy, znowu go nie było. I tak było 3 razy, do momentu, aż zbierało się kwota ponad 2,5 tysiąca złotych. I tak mnie bolało, że muszę to jemu oddać. A miałem takie przynaglenie w sercu, że właśnie jemu. Bo miałem ten problem, żeby jemu dać. A przecież daję do spichlerza Pana. Ja nieważne, co on zrobi. A jeszcze w międzyczasie ktoś, kogoś spotykam, nagle i on do mnie mówi, ty słyszałeś? On gdzieś tam był na dyskotece w Poznaniu. Nie, to od razu powiedziałem przeczytanie. W ogóle nie chciałem o tym rozmawiać. I zacząłem się modlić. I wiedziałem, że to jest sprawka złego, który gniecie moje serce. I nawet przez tą spotkaną osobę, żebym tego nie zrobił. I zrobiłem to. Poszedłem. Był zaskoczony. Ja też. Chwała Panu. I coś się przełamało w moim sercu. I później regularnie prawie uczyłem się dziesięciny. I nie miałem z tym problemu. I tak naprawdę, kochani, czy ksiądz proboszcz może mieć słabość różną, tak jak człowiek każdy. Może być nawet hazardzistą. Ale Ty oddajesz do spichlerza Pana, jak mówi Słowo Boże. A ja będę Ci błogosławił. No Bóg sprawdza Twoje serce. Ten ksiądz za to odpowie, co z tym zrobi. Niech Cię to nie interesuje. Tu chodzi o Twoje serce, o moje serce. Czy dziesięcina jest obowiązkiem? Nie jest obowiązkiem. I nie oddając dziesięciny, też wejdziemy do Królestwa Bożego. Tylko po prostu może ominąć nas kawałek dobrej Bożej sprawy w naszym życiu, Bożego błogosławieństwa. Bo Bóg nie chce, żebyśmy byli biedni. Bóg chce nam pomnażać, nawet dobrą. Chciałem teraz jeszcze zajrzeć do dziejów apostolskich.
rozdziału 10, wersetu 1-4. Powołanie setnika Korneliusza. W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty, zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie z widzeniu anioła pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. On zaś, patrząc się w niego, z lękiem zapytał: co, Panie? Odpowiedział mu: modlitwy Twoje i jałmużny stały się ofiarą, którą przypomniała Ciebie Bogu. Zobaczcie, Bóg tutaj pokazuje nam serce Korneliusza, który dawał ofiary, dużo się modlił, a dawał je z serca. Nie dawał na pokaz, nie dawał z tego, co mu zbywało, tylko dawał z serca. I przyszedł do niego anioł. I Bóg wejrzał na jego modlitwy i te ofiary. I co się dalej wydarzyło w jego życiu? Dalej się wydarzyło w jego życiu, że przyszedł do niego, do jego domu, był poganinem, święty Piotr. I tak naprawdę oni nie mogli razem przebywać, spędzać czasu, posiłków, modlić się. I święty Piotr, który dostał nakaz też od Boga, żeby wejść tam właśnie do jego domu. I kiedy święty Piotr przyszedł do jego domu, zaczął głosić chwałę Jezusa Chrystusa. Zaczął mówić im o Jezusie. To, co się wtedy stało. Pierwszy raz w tym domu Korneliusza wstąpił na nich Duch Święty. Zaczęli wielbić Boga. Zaczęli Go uwielbiać językami. Wstąpił Duch Święty. Bo Bóg wejrzał na modlitwy i ofiary jałmużny Korneliusza ze szczerego serca. Jeszcze chciałbym powiedzieć też o wdowim groszu, że patrzcie, to co Pan Jezus mówił o wdowie grosz. Ta kobieta, która rzuciła tylko jeden grosz, bo rzuciła wszystko, nic nie miała, ale rzuciła wszystko. I my często mówimy, od pierwszego do ostatniego nam zostało tyle i tak dalej. I nie ufamy, nie zaufamy Panu Bogu, a Bóg może to przemienić. W każdej chwili może dostać zmianę pracy, może dostać podwyżkę i tak dalej. Żydzi majętni wrzucali dużo, ale z tego, co im zbywało. Łatwo jest dać komuś ofiarę, pomóc, jeśli się ma dużo. Ale jeśli się ma mało, ma się problemy finansowe, długi, kredyt, budujemy dom, różne sytuacje są. Mamy dzieci na studiach. Normalne życie. I co wtedy? Tak jak święty Paweł mówił o ukrzyżowaniu swojego ciała ze wszystkimi swoimi namiętnościami. Dosłownie tak, żeby bolało. To też święty ojciec Bio to mówi. To myślę, że mogłoby się dbać nieco samo do naszych ofiar. Ofiara musi boleć. Nie tak jak tego Żyda, który wrzucił dużo do skarbony, bo mu zbywało. Bo Bóg, patrzcie, Bóg nie chce tych dużych pieniędzy. Bóg patrzy ciągle na Twoje i moje serce. Na nasze serce. Bogu chodzi o serce. Gdzie jest Twoje serce? W tej sferze. Dziesięcina i ofiary. To jest nasze uwielbienie Boga. Nie tylko w kościele, w modlitwie, ale właśnie uwielbienie, właśnie tą sferą finansową. Można świetnie uwielbiać Boga, naprawdę. Jeszcze jedno świadectwo koleżanki, która oddawała dziesięciny. Miała dużo zleceń, projektowała, szyła suknie ślubne i inne rzeczy i dużo pieniążków zarabiała i zaczęła oddawać dziesięcinę. I sporo już jej się uskładało tych pieniążków i w pewnym momencie przyszedł jej pomysł, żeby zrobić remont mieszkania. I zrobiła remont, ale jak przeliczyła te pieniądze przed remontem, to dokładnie było tyle, ile wyliczyła, że ten remont będzie kosztował. I skusiła się, wzięła te pieniądze, dziesięciny, które oddawała, chciała, miała oddać. I zrobiła za te pieniądze remont. I wiecie, co się stało? Zrobiła remont. Ale przestała mieć klientów. Wszystko się ucięło. Przestała zarabiać pieniądze. Szyła jakieś kubraczki dla psów. Brakuje ufności Bogu. Do końca.
krok, zrobiła pierwszy krok, brakło i to jest jej świadectwo. To przyszła pokusa właśnie, zły tak działa. Dobrze, teraz bym cię, bracie i siostro, zachęcił do krótkiej modlitwy wspólnej, jeśli chcesz. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Zapraszam Cię w tą sferę finansową, która potrzebuje uzdrowienia. Jesteś Panem mojego życia i ustanawiam Cię Panem moich pieniędzy, tych wszystkich dóbr, które mam. Panie, przymnóż mi dzisiaj wiary do tego, bym mógł Cię uwielbiać właśnie w sferze finansowej mojego życia. Jezu, troszcz się Ty. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.